Witam serdecznie, moi mili. Dzisiaj druga część o filtracji. Na wstępie chciałbym przeprosić, bo do ostatniego odcinka wdarł się błąd. Cały odcinek gadałem z Kimmer, mając na myśli streamer, za co was przepraszam. Merytorycznie ten odcinek jest ok, tylko mi nie chodziło o że ten filtr, dokładnie ten tutaj, Screamer, czyli Jet. Ja na niego mówiłem Skimmer. Skimmer to zupełnie inny filtr. Skimmer służy do tego, żeby oczyszczać powierzchnię wody z różnych paprochów. Przede wszystkim zapobiega tworzeniu się biofilmu. Ja niestety nie mam żadnego skimera, żeby wam pokazać, ponieważ zawsze bałem się, że wciągnie mi ten skimer na rybek, no i nigdy w związku z tym go nie kupiłem. Natomiast co do funkcjonalności, no jak najbardziej się z nią zgadzam. Natomiast nie umiem doradzić, który jest dobry. To bym prosił w komentarzach. I też prosiłbym w komentarzach no, wyjaśnić moje obawy co do wciągania na rybku, czy tak jest rzeczywiście, czy też nie, bo przydałby mi się taki techniczny skimmer, żeby oczyszczać sobie z biofilmu zbiorniczki, taki jakiś mały. Kiedy wytworzy mi się biofilm, to mógłbym go wtedy użyć łatwo. Tylko właśnie boję się, bo na przykład u drobnotek nadobnych czasem tworzy mi się biofilm albo szczupieńczyków karłowatych. Ja go zbieram przy pomocy gazy, takiego ręcznika papierowego. Natomiast no, wygodniejszy był właśnie w postaci skimera, bo wyssałby mi ze wszystkich zakątków to dziadostwo. No i na pewno skimer jest dobry, jeżeli chcecie się pozbyć rzęsy wodnej. To ją wam zbierze ładnie z powierzchni. To pod tym względem ten filtr jest naprawdę ok. No natomiast ja po prostu ja mam dyslekcję, wiecie, od dziecka zmagam się z tym problemem i z ortografią, no i w przypadku nauki języków obcych to też się mocno unaocznia, bo mylę podobnie brzmiące słówka. Skimmer, streamer. Tak, no na przykład te dwa, skimmer i trimmer. I czasem wychodzą z tego dziwaczne sytuacje w ogóle takie w życiu. Raz tutaj w Niemczech spóźniłem się na spotkanie. No i w amoku chciałem wyjaśnić, że po prostu auto mi się zatrzymało, bo tam coś sonda lambda mi padła w korsie. Dwójce, no i po prostu zdychał mi ten samochód, czasami w różnych dziwnych momentach. No i zamiast powiedzieć po niemiecku meine Auto ist gestoppt i tak dalej, czyli mój samochód się zatrzymał, ponieważ dalej tam wyjaśniałem, to ja powiedziałem meine Auto ist verstoppt. Jak się powie o rurze, die Rohre ist verstopft, to znaczy, że rura jest zatkana. Ale w innych takich sytuacjach to oznacza zatwardzenie. No, człowiek może mieć zatwardzenie, no a powiedziałem, że mój samochód dostał zatwardzenia i dlatego się spóźniłem. Także mina odbiorcy tej wiadomości była zacna, powiem wam. Naprawdę zacna. No, ale ja mam takie, no, tak jak zdarza mi się myśleć o kiryskach pigmejach i mówię pół odcinka kiryski panda, później wyjaśniam to co prawda w opisie filmu, no ale no, zostaje taka sytuacja dziwna. Chciałem wam jeszcze pokazać coś takiego. Przyszło pismo z Google z pinami do Ad Aze, to się nazywa, czy Ad Aze, no ja już nie wiem jak to się wymawia, w każdym razie to jest taki partner, który współpracuje z YouTube'em, no i poprzez niego idzie te całe płatności z reklam. Także po namyśle stwierdziłem, że włączę reklamy na początku i na końcu filmu,
Także też prosiłbym, jeżeli te reklamy wyświetlają się w trakcie filmu, to nie irytujcie się, tylko napiszcie do mnie. Być może gdzieś coś źle kliknąłem i opcja się uaktywniła. Wspominałem, że raz ją wyłączałem i była aktywna później, także nie wiem, może ją jeszcze jakoś raz muszę ekstra aktywować, znaczy dezaktywować. Jak będą reklamy w trakcie filmu, to tak jak mówię, piszcie. A ja po prostu doszedłem do wniosku, że no każde pieniądze wspomogą rozwój kanału. Z tego co widzę, podobają się Wam moje filmy, moje akwaria. Tak więc, no, to zawsze będzie jakiś tam zaszczyk dla moich ryb. Czy to na karmę jakąś lepszą dla nich, czy na jakiś nowy zbiornik, który zbuduję, czy też nowe jakieś ryby kupię. Raczej jedno będzie z drugim powiązane, bo już teraz raczej nie mam ogólnych zbiorników, chociaż jest kilka. Ten tutaj na przykład jest zbiornikiem ogólnym. O, tutaj bystrzyk Amandy i lorikarie species Red L016. No, także to tyle co do wiadomości technicznych. A dzisiaj filtr gąbkowy, no i nadfiltracja. O tym filtrze gąbkowym będzie króciutko. Wpuściłem drobnotki na próbę. Zobaczymy, czy te będą sobie żyły w tym zbiorniku. Wpuściłem na razie 5 ryb, samca i 4 samice. Poczekam, czy pojawią się młode. Jak się pojawią młode, no to fajno. Trudno osiedlać jest te ryby, powiem Wam. W każdym razie, co do tego filtra gąbkowego, no są różne typy, prawda, tych filtrów. Ja tutaj dzisiaj mam na myśli dokładnie gąbkowy napędzany przy pomocy pompki, bo to uważam za filtr gąbkowy, taki typowy. Różne są filtry z gąbkami, na przykład ten streamer, on ma gąbkę, są takie zabudowane, których używam też w jakichś mniejszych zbiornikach, gdzie chcę zrobić większy ruch wody. Natomiast właśnie filtr gąbkowy to zazwyczaj, pomijając takie małe różne filterki, to jest filtr obdarzony mniej więcej taką lub większą gąbką. Jeżeli chcemy oprzeć filtrację, powiedzmy akwarium, tak jak tutaj 80 na 40 na 30, chyba tak tutaj są wymiary, no to jest minimum, najlepiej jakby był jeszcze troszkę większy. Co do ogólnie tych filtrów gąbkowych, no to ja nie jestem żadnym przeciwnikiem gąbek. Lubię gąbki, pod warunkiem, że no, ja sobie tam wymyślam swoją filtrację, jak chcę sobie zaplanować. Jeżeli filtr gąbkowy mi tam pasuje, no to jak najbardziej staram się wsadzić do akwarium. Jedną rzecz, którą bym mógł Wam odradzić, jeżeli chodzi o tego typu filtry, to jest zakup filtrów podwójnych. Ja mam takie dwa, przy czym jeden przerobiłem na dwa osoby, no od dwóch zrobiłem trzy filtry, o tak bym powiedział. I no, wykorzystałem po prostu te rurki, które tam były, połączone z jakimiś innymi rurkami, które miałem. No, w każdym razie te filtry podwójne, no, one mają jedną zasadniczą wadę. Zajmują więcej miejsca niż podobnej objętości, jeżeli chodzi o gąbkę, filtr z pojedynczą gąbką. To znaczy dwie gąbki, jak je złożycie razem, no to średnica, która by wyszła z tego, prawda, to będzie no, mniejsza niż pojedyncza gąbka, no bo to będą dwie rurki. Także na objętość zajmie nam to wszystko tyle samo miejsca, co jedna duża gąbka, która de facto będzie miała tą filtrację dużo, dużo większą. I też w przypadku filtrów gąbkowych, ja osobiście, jeżeli chodzi o te filtry gąbkowe, nie nastawiam się na filtrację mechaniczną,
Zresztą ona jest znikoma w takim filtrze gąbkowym. No, powiedzmy, że na pewno o wiele, wiele mniejsza niż w filtrze, którym jest głowica, która napędza ruch wody. I te filtry właśnie gąbkowe z głowicą, która napędza, czy to ten streamer jet, czy jakieś inne takie zabudowane filterki, ja uważam tylko i wyłącznie za mechanikę plus wprawienie wody w ruch. Ale wbrew pozorom filtr gąbkowy też dosyć mocno może wprowadzić wodę w ruch, ponieważ puszczając dużą dozę powietrza poprzez ten filtr, no, sam ruch tych bąbelków powietrza, które będą się uwalniać, spowoduje, że naprawdę można zrobić pralkę. Tutaj nie ma problemu. Natomiast jeśli chodzi o przepływ przez ten filtr, no to on mimo wszystko no, nie jest jakiś ogromny. I przede wszystkim zaletą tego filtra właśnie jest ta gąbka i ten znikomy przepływ. Plus zrozumienie faktu, że ten filtr przede wszystkim to jest biologia. No, w gąbce będzie nam co najwyżej żyła biologia, prawda? Bakterie różnego typu, ale przede wszystkim chcielibyśmy, żeby to były to bakterie azotowe. No i to też zwiększa nam powierzchnię jakby czynną zbiornika, no bo bakterie żyją wszędzie. Tutaj na przykład w tym akwarium jest bardzo gęsto, więc bakterie azotowe żyją wszędzie, na wszystkich tych materiałach, na roślinach. No i zwiększając ilość takich materiałów, zwiększamy też filtrację. Więc gąbka jest jednym z elementów takiego akwarium. Tutaj właśnie powoli dochodzę do tej nadfiltracji. Gąbka no, zwielokrotnia nam tą powierzchnię, plus do tego no, troszeczkę inne zachodzą procesy wewnątrz gąbki niż na roślinach, czy też na podłożu, czy w podłożu samym sobie. Przepraszam, muszę odkaszlnąć, bo już mi język okiem stanął, nie wziąłem sobie nic do picia. Tak więc ta gąbeczka jest dodatkowym elementem, który tą nadfiltrację nam zwiększa. Przy okazji też wyłapuje tą najdrobniejszą zawiesinę z wody, ponieważ no, większe, cięższe cząstki wcześniej opadną nam na dno, niż wciągnie nam je ten filtr gąbkowy. Natomiast dobrze jest sadzić przy zakładaniu akwarium, kiedy sadzi się rośliny, właśnie filtr gąbkowy zamiast jakiegoś takiego z głowicą elektryczną, ponieważ co prawda będzie mniejszy ruch wody, ta większa zawiesina nam opadnie, ale ten filtr gąbkowy wciągnie nam to najdrobniejsze. No. W tym filtrze z głowicą elektryczną ta gąbka na ogół jest dużo, dużo grubsza, więc takiej najdrobniejszej zawiesiny nam tak nie wciągnie i ta zawiesina będzie nam długo krążyć. W końcu przylgnie nam do wszelkich powierzchni, w tym roślin. Natomiast to, co grube, no, zostanie w filtrze. No to grube możemy przecież zebrać sobie za tydzień po założeniu zbiornika, wszędzie tam, gdzie nam się to ładnie zgromadzi. A gąbeczka bardzo szybko nam usunie właśnie tą najdrobniejszą zawiesinę, która na początku jest taka, no właśnie, niefajna. Poza tym, ogromną zaletą gąbki, w zasadzie tej zalety nie ma żaden inny filtr, jest to, że no tutaj nam nie grozi w żaden sposób zasanie na rybku, czy też krewetek, bo to jest idealne rozwiązanie do krewetkarium, filtr gąbkowy. Nie wszystkie krewetki lubią ruch wody. No, przynajmniej te, które ja miałem, na przykład Neocaridina, to owszem, one lubią, ale miałem też Macrobrachium i one raczej unikały bardzo dużego prądu. To były duże krewetki, teraz ich nie mam, niestety już, powymierały mi. Ale generalnie rzecz biorąc, no, to już trzeba indywidualnie dobrać do zwierząt. I w przypadku właśnie jak zależy nam na narybku, to i małych krewetkach, no, gąbka jest najlepszym możliwym rozwiązaniem. Tym bardziej właśnie, że w małym zbiorniku ta gąbka mimo wszystko ma największą powierzchnię czynną.
I tam, jeżeli jest oczywiście dobrze utrzymany zbiornik, no to tam te procesy degradacji amoniaku zachodzą najszybciej, znaczy nawet nie tyle degradacji, co utleniania, bo tak się zastanowiłem, jaki tam proces może zachodzić, no skoro NH3, H2O, czy tam NH4+, zależy jak to się zapisuje, z tego powstaje NO3-, no to tam, prawda, już w samym wzorze widać, że w jednym jest tlen, w drugim nie ma, więc musi zachodzić utlenianie, no a poza tym tam zachodzi reakcja. Rzeczywiście azot jest na 5. stopniu utlenienia. Dobra, bo odbiegłem od tematu, prawie bym zapomniał, bo tak już zacząłem gadać o tej nadfiltracji. Jeżeli chodzi o filtry gąbkowe, takim szczególnym wypadkiem filtra gąbkowego jest filtr hamburski. Ja nie mam go tutaj, ale on jest świetny do krewetek. Kiedyś miałem coś takiego. Chciałbym sobie zrobić takie filtry kiedyś, jeżeli skupię się już całkiem na krewetkach w danym zbiorniku. Mam takie przemyślenia nad krewetką Pinokio. Chciałbym rozmnożyć te krewetki, już mówiłem o tym wiele razy. I właśnie filtr hamburski do tych krewetek to byłoby idealne. Generalnie rzecz biorąc, no taki filter trzeba sobie zrobić samemu. Jest to bardzo proste do zrobienia. Na tył akwarium, tuż przed tyłem akwarium, w zależności od tego, jaką grubą chcemy tą gąbkę tam dać, załóżmy, że 2 cm, no to jakieś 4-5 cm przed końcem trzeba wkleić dwie takie płytki szklane, jakby dwie szyny. No i wycinamy gąbkę o wielkości takiej, jak jest tył akwarium. Wsuwamy między te dwie szybki szyny a tylnią szybę. Zostawiamy trochę miejsca, żeby można było tam, żeby był tam ruch wody możliwy i żeby można było wsadzić na przykład jakąś instalację od takiego filterka gąbkowego. Te rurki wszystkie. No i w gąbce robimy otworek, przez który po prostu wypuszczamy tą rurkę od filtra gąbkowego, czyli wylot. I to jest wszystko. To jest bardzo proste do zrobienia i bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o biologię. No, mechanikę ma taką sobie, natomiast ten drobny osad nam wciągnie mimo wszystko. Zajmuje mało miejsca i naprawdę jest to funkcjonalne. Tylnią szybę ciężko jest jakoś wykorzystać poza tym, że zrobimy jakieś tło. A tutaj mamy jakby już podkład pod mech, bo to bardzo łatwo mchem porasta. Ta mata właśnie jest z gąbki z tyłu. Nie trzeba tego wyciągać, czyścić jakoś specjalnie. No i naprawdę fajnie to wygląda. Na przykład po roku, bo widziałem takie. Także no, polecam ten typ filtracji. Wystarczy poczytać troszeczkę na YouTubie, znaczy na YouTubie, tylko na Google. No i bez problemu można znaleźć artykuły na ten temat, jak to zbudować. A co do nadfiltracji, ogólnie rzecz biorąc, to jest sposób na zwiększenie powierzchni czynnej w akwarium poprzez odpowiednią ilość roślin, stosowanie różnego rodzaju porowatych materiałów, nawet korzeni, bo korzenie przecież też są porowate. Bakterie żyją na powierzchniach, więc w tym korzonku, na jego powierzchni, w jego porach na pewno żyje sobie tego sporo. Do tego różne porowate kamienie. Polecam piaskowiec na przykład. Oczywiście to zależy od tego, jakie mam ryby, bo wapień też może być dobrym materiałem, ale na pewno nie do tych ryb tutaj. Ja tutaj użyłem właśnie piaskowca. Bardzo dużo jest takich płyt piaskowca. Dzięki temu
mogłem piętrowo zbudować domki dla lorek i dla ancistrusów. Tam widać kawałek ancistrusa. To jest L107, a jego płetwa piersiowa. Przepraszam. No więc ja tutaj mam piaskowiec jako element dekoracyjny, a przy okazji właśnie jako przemyślany podkład pod bakterie polowaty. Oprócz tego mam takie różne żyły kwarcowo halcedonowe. Podłoże aktywne to jest świetna sprawa, jeżeli chcemy mieć nadfiltrację. Jedno z najlepszych podłoży, ponieważ jest niezwykle porowate. Bakterie bardzo chętnie się tam osiedlają w tym podłożu. Oczywiście liście też. No wszystko co dołożycie, bo każda powierzchnia zostanie zasiedlona. Tutaj akurat mam podłoże aktywne ze względu na to, że chcę zastabilizować wodę. Także tu jest stałe pH 6,5 i twardość między KH między 1 a 2, a ogólna GH około 6. Jak widać nie ma ceramisa tutaj w ogóle, z tego względu, że mam tutaj kiriski pigmeje. One mają bardzo drobne wąsiki. Teraz ich nie ma, były przed chwilą. One mają bardzo drobne wąsiki i mogą zahaczać tymi wąsikami o tego ceramisa. Ceramis jest no tak jak pumex. Wydaje mi się, że mogą wyszarpywać sobie wąsiki na tym podłożu, przynajmniej wycierać na pewno. Także tutaj ceramisa nie mam. Natomiast w innych zbiornikach mam ceramis. Teraz pokażę. Może nie, może teraz pokażę inny zbiornik też na aktywnym, ale w ogóle bez filtra takiego tego typu. To jest akwarium dla proporczykowców. Tam mam tylko właśnie gąbkę. Zobaczcie sobie jaką robotę robi ta gąbka. Jakiej jakości jest woda. Tutaj mam moje proporczykowce błękitne. Fundulopanchax siostydi plus stado samic głupika. One tutaj się kocą, no i te proporcje mają karmę żywą. Teraz przygotowuję akwarium targiskowe dla nich. No to może uda mi się je rozmnożyć. Póki co mam tylko jedną rybę od nich. Zawsze coś, no. W każdym razie tutaj jest właśnie podłoże aktywne. Jest gąbeczka plus nadfiltracja w zupełności oparta na roślinach. Oprócz podłoża aktywnego nie ma tu żadnych porowatych materiałów. No jest trochę ceramisa, to fakt. Wymieszane jest mniej więcej 30% tego ceramisa tutaj chyba jest. No, ale przede wszystkim rośliny tutaj są, bo tego podłoża jakoś specjalnie dużo nie ma. Dodatkowo też nie ma żadnych innych porowatych materiałów. No ale ta ilość pelni, która tutaj jest, tak mocno stabilizuje parametry wody, że podmianka wystarcza tutaj w zupełności raz na miesiąc. Proporczykowce nie lubią podmianek wody. Te ryby żyją sobie właśnie w takich bajorkach, ewentualnie gdzieś w jakichś okresowych strumykach czy tam rzeczkach. Natomiast głównie żyją one w wodzie stojącej. No i w związku z tym nie przepadają za jakimś specjalnym nurtem wody. No i żeby utrzymać tą wodę przez powiedzmy te 4-5 tygodni do podmianki, na ogół podmiankę robi się wtedy właśnie taką większą, 50-60%, można nawet 80%, ale jak są dobre parametry wody, to wystarczy 50-60%.
No, im cały problem właśnie utrzymać te parametry. No, można to rozwiązać przy pomocy nadfiltracji. Zmniejsza trochę. Przy pomocy nadfiltracji duża ilość roślin, naprawdę duża, tak żeby mogły pochłaniać ten azot. A przy okazji, no, Pelia jest tak porozgałęziana, tworzy tak wielką powierzchnię, a poza tym Pelia ma tę zaletę w odróżnieniu od zwykłego mchu, że Pelia jest zielona także u dołu. Ona nam nie będzie tam podgniwać. No bo mech zazwyczaj w jądrze tym swoim, on jest tam zczerniały. Zbiera się tam osad i z czasem no, ten mech sam siebie zadusi przez to dziadostwo, które tam się zbiera w nim. Będzie rósł tylko na zewnątrz, nic więcej. A Pelia akurat nie. Pelia jest świetna. Tak samo świetna jest głębka, jeżeli chodzi o takie rośliny tego typu, które nam będą wzmagać tą nadfiltrację. Oczywiście rośliny pyłające typu rzęsa, co jest dla wielu osób uciążliwe, bo zbieranie tej rzęsy, no to jest. U mnie codziennie ją zbieram, no bo w każdym zbiorniku zbieram raz na tydzień, więc lecę sobie po kolei przy karmieniu. Dzisiaj ten, jutro tamten zbiornik. Także wiecznie mam co tutaj robić. Tak samo jest z podmiankami. Było kiedyś pytanie do mnie w komentarzach, no jak to z tymi podmiankami robię. No targam wszystko z pierwszego piętra. Tam mam instalację do RO. No i targam RO i odpad, mieszam sobie tutaj, dodaję mineralizator w zależności co komu potrzeba. No i tak to jest. No też właśnie wybór takich, a nie innych ryb, głównie proboszczykowców, jest też związany z tym, że tym rybom nie trzeba zmieniać tak często wody. Więc mam czas na przykład, żeby zmienić ulorek czy łantków tych czerwonych dwa razy wodę w tygodniu. A tutaj wiem, że mogę spokojnie co 4-5 tygodni zmienić. No bo naprawdę warunki są idealne. Nie ma grama glonów. Owszem, no co jakiś czas taki pył się zbiera, widać, on tutaj coś jest na szybie. No ale jak za te 5 tygodni, no to jest niewiele. Zresztą szybę tutaj jeszcze rzadziej czyszczę, niżli zmieniam wodę. Wykorzystanie też tej pelni to jest plus, bo ona rośnie stosunkowo wolno, więc nie muszę tutaj ciąć za dużo. Dobrym przykładem na filtr, który bazuje na nadfiltracji, no to jest sump. Jego stosuje się w przypadku akwariów, gdzie nie ma roślin. Zazwyczaj właśnie te sumpy są w akwariach z pielęgnicami, w Malawi na przykład. I no tam nie ma raczej roślin. Jeżeli już, no to pojedyncze jakieś anubiasy. No i wykorzystuje się zbiornik dodatkowy. Coś jak paludarium w zasadzie, no bo to w zasadzie jest paludarium, przez które przepływa woda i rosną tam rośliny emersyjnie, które no, dzięki temu, że no, emersji rosną one dużo, dużo szybciej niż pod wodą, no to idealnie oczyszczają nam wodę z azotu, z fosforu, bo swoimi korzeniami wszystko wciągają. No i taki sump też może być naprawdę piękny. Jak mówię, no to w zasadzie jest paludarium, tak de facto. No i też korzysta on właśnie z nadfiltracji roślinnej. Można tam jeszcze też posadzać jakąś ceramikę i tak dalej, albo mieć osobno to jakoś zamontowane. Ale to jest bardzo dobry przykład właśnie na wykorzystanie tego. Dobry akwarysta będzie poszukiwał wszelkich możliwych rozwiązań, żeby tą nadfiltrację wytworzyć. I ona, tak jak mówię, no, wynika po pierwsze z
z bakterii, które sobie bytują na różnych powierzchniach. Bakterie przerabiają nam amoniak, który jest wydawany przez ryby. One go wydalają na różne sposoby. Czy to przez skórę, czy to przez nerki i później no, załatwiając się normalnie do tej wody. A inne organizmy w naszym akwarium muszą ten proces dalej pociągnąć. No i tymi organizmami są rośliny. One odpowiadają za inny proces tej nadfiltracji, czyli po prostu wciągają nam azot. Inaczej musimy się go pozbywać albo przy pomocy ceramiki, albo właśnie tworząc takiego sumpa obok, no albo robiąc bardzo częste podmianki, no bo inaczej tego azotu już się nie pozbędziemy z wody, jeżeli jakiś inny organizm go nie spożytkuje. Po drodze też oczywiście są inne organizmy, bo dużo zależy od tego, co na przykład się dzieje w akwarium z odchodami ryb, czy z jakimiś obumarłymi częściami roślin, czy też nadmiarem jedzenia. Po to na przykład ja stosuję mechanikę w większych akwariach, tam gdzie mogę większy nurt wody wytworzyć. No bo większość tego wszystkiego po prostu jest wciągana. Oczywiście część pokarmu też jest wciągana, to trzeba się z tym liczyć przy karmieniu. Z jednej strony no, trzeba dać rybom trochę więcej tego jedzenia wtedy, ale bez przesady, bo jak nam filtr tego nawciąga, no to będzie nam to gniło tam w środku. Także to jest jedno. A druga rzecz... Oj, zamotałem się. Poczekajcie, muszę sobie cofnąć. No tak. Generalnie zmierzałem do tego, że część tego dziadostwa nam ciągnie filtr, ale część opadnie, no i coś się musi z tym stać. Fajnie by było, żeby to nam nie gniło na dnie. Oczywiście no, trzeba to usuwać przy podmiankach, ale na przykład w takim zbiorniku jak ten, usuwanie tego, no to życzę szczęścia. Dlatego muszą być inne organizmy, które będą to dalej przetwarzać. No i po to są ślimaki. Prawda? I takie jak te tutaj. To są... Nie wiem, co to za ślimaki, na pewno nie świderki. A są tu też świderki. No świderki będą nam te odchody rybie i nadmiar karmy zjadać. To samo krewetki. Dobrze tam wytłumaczyłem, wydaje mi się, w zbiorniku krewetki, ich rola w zbiorniku low-tech. W każdym razie no, trzeba sobie taką piramidę zbudować. Krewetki, ślimaki, bakterie, rośliny, plus do tego wspomagamy wszystko tak jak możemy, w zależności od tego, co trzymamy w akwarium. No tutaj, jak mówię, tu jest tylko gąbka, ale normalnie bym, powiedzmy, miał tutaj, o tak jak tutaj wyżej mam zbrojasy, więc tutaj jest nadfiltracja oparta właśnie na ceramisie, kamieniach, roślinach też oczywiście. No, ale za to filtr jest inny, no bo tutaj mogę robić nurt, więc on mi elegancko wszystko zbiera. No, to musimy sobie już samemu dobrać wszystko do naszych podopiecznych. Przejdę może jeszcze do jakiegoś akwarium innego. Tu mam bardzo dobry przykład praktycznego wykorzystania nadfiltracji. Też podłoże aktywne. Momento, coś nie ma ostrości.
No, udało się. To jest dobry przykład akwarium opartym całkowicie na nadfiltracji. Tutaj nawet nie ma filtra, jest tylko napowietrzacz. Dużo, dużo roślin. Naprawdę dużo. Podłoże aktywne do stabilizacji warunków. No i to wszystko. Odpowiednio dobrane rośliny. I tak jak mówię, tutaj nawet nie mam żadnego filtra, nawet gąbkowego. Był na początku, owszem, ale te ryby się płoszą, jak ten filtr tam bulka. Także zrezygnowałem całkowicie z filtra. Dobrze, proszę. Kurczę, mam tu taką zasłonkę z tyłu, żeby mi nie odbijały się akwaria. Wow, skończyło się światło. Zawsze coś się wydarzy. Zapomniałem przełączyć zegary i wyłączyło się światło w fish roomie. Już ryby idą spać. No to też może już nie będę zanudzał was nieskończoność dzisiaj. Tym bardziej z tą ostrością, iż szlak zaraz trafi. O, teraz jest. Czasem ciężko się tak na freestylu to wszystko filmuje, bo zdarza mi się, że mam jakiś odcinek już nakręcony, po czym kasuję go, bo właśnie są jakieś takie dziwne rzeczy na koniec. Drażni mnie to strasznie. To dobra, to jeszcze pokażę jedno akwarium i to będzie wszystko. To jest kolejny z moich zbiorników bez filtra. Tutaj mam proparczykowce dręgowane Apkeosemion stretum. No i tutaj też właśnie na dnie jest dużo ceramisu, jakiejś tam drobnej ceramiki. I rośliny, gąszcz mchu. Dobrze jest na początek posadzić dużo roślin, jakichś różnych. No i obserwując, co się dzieje w zbiorniku, można wywnioskować, że na przykład ta roślina zdominuje akwarium. No i można to wykorzystać, zwiększając właśnie filtrację. Zobaczymy, jak ryby widać. Nie ma ostrości. No, w każdym razie można w ten sposób to zaplanować sobie. Oczywiście, no ja już trochę tych akwariów mam. Już sobie wytypowałem, które rośliny. O, widzę, że zaczynają się wybarwiać. Wytypowałem sobie, które rośliny warto stosować, bo nie wszystkie się nadają do tego. Pelia jest świetna, bardzo dobry jest hydrokotyl leucophala. To nie może być roślina ekstremalnie szybko rosnąca, bo momentalnie zarośnie zbiornik, a jej cięcie spowoduje to, że ona będzie chorować. Ona nie może być za często cięta, po prostu, bo nie będzie spełniać swojej roli filtra. Zapraszam do filmów, gdzie jest pokazane akwarium z neonami. Tego akwarium nie ma już. Miałem je chyba 4 lata, jakoś tak, albo 5, już nie pamiętam. W każdym razie zapraszam do filmów z tym akwarium. Tam mam taką czapę z hydrokotyla. Ona mi tam oczyszczała wodę elegancko w tym akwarium, naprawdę. No i mając taką jedną roślinę, można sobie podokładać jakieś inne akcenty roślinne. A, cofnę, bo widzę, że tu nie złapię ostrości. Jakieś inne akcenty roślinne. Natomiast, no ja tutaj mam pelię. To akwarium na początku zupełnie inaczej wyglądało. No ale zaobserwowałem, że ten mech bardzo dobrze tu rośnie. Stopniowo usunąłem inne rośliny. No,
A tutaj jest Belia i wydaje mi się, że to styka. Zależy, co chcemy mieć. No ja akurat powoli dążę do jakiegoś tam minimalizmu, jeżeli chodzi o ilość gatunków w jednym zbiorniku. No ale ja mam tych akwariów dużo, więc sobie na to mogę pozwolić. Mogę nasycić swoją potrzebę różnorodności w różnych akwariach, a nie tylko w jednym, gdzie mam wszystko na raz. I to dzięki temu, że jestem fiszą, też mnie nauczyło cierpliwości względem akwarium, no bo mam możliwość obserwowania wielu zbiorników, więc nie muszę czekać usilnie, kiedy narośnie. No i dzięki temu nie wkładam swoich łap do tego akwarium zbyt często. No a po roku mniej więcej zbiornik tak zaczyna wyglądać. Uważam, że to już jest dobre, wystarczające. No bo tworzy naturalnie wyglądającą kompozycję, mały wycinek. Można by było jakąś kryptokornę tutaj na środku posadzić. No i może coś tutaj sadzę, zobaczymy. To nie byłoby głupie. Jakąś taką o brązowych liściach. Możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie. Czy by tutaj wsadzić jakąś kryptokornę? Coś bym w sadzonkach znalazł na pewno, bo mam tego multum. No. Póki co jest tak. Tak mi się też podoba. Cieszę się, że w ogóle dzisiaj udało się w miarę dobrze to akwarium nagrać. Bo gonię tej po piwnicy z kotarką teraz. I no jest lepiej troszeczkę niż było z tego co zaobserwowałem. Aczkolwiek widać moje ręce znowuż. To już nie wiem co z tym trzeba było zrobić. Mogę chować rękę z tyłu. O. Specjalnie też ubieram się na czarno, żeby się nie odbijać za bardzo. A jeszcze tutaj mi się ręka odbija. Miałem podwinięty rękaw. O, teraz lepiej. No, takie szczegóły grają rolę w tych filmach. To zaskakujące. Później jak oglądam te filmiki, to zauważam różne takie właśnie szczegóły, które chciałbym poprawić. Drobnostki, ale to według mnie dużo daje w odbiorze. To dzisiaj tyle może o tej nadfiltracji. Zrobię jeszcze trzeci odcinek. Pokażę akwarium telewizor. To w zasadzie jeden wielki sump. Także zapraszam do następnych filmów. Dzisiaj na koniec będzie mój sen o Luizie. Luiza to szyb na Śląsku. Zapraszam. Cześć.